przerwało mi wcześniej, bo skończyła się miejsce na karcie, więc tutaj kontynuuję. Chciałem tylko dopowiedzieć jeszcze, że żeby skupić to, co mi wcześniej przyszło do głowy, że to wszystko, te wszystkie informacje są takim fast foodem, ja bym tak ponazwał, który jest po prostu jakimś takim zbiorem informacji, które być może jest ich dużo, które przemielamy szybko w umyśle, ale tak naprawdę czy mają jakąś taką właśnie czasami wartość dla nas. One są ważne, one są dobre, one nam smakują bardzo, je się dobrze, słucha. Tylko pytanie, na ile one są właśnie takie wartościowe dla nas. Same w sobie są wartościowe, ale ile, jak w jaki sposób my je w sobie po prostu, jak one właśnie są wartością dla nas. Żebyśmy się zastanowili, żebyśmy szukali też takie właśnie przebywania takiego osobistego z Panem Bogiem. Bo fast food jest dobry, tak? I czasami okej, no ja cały czas również słucham jakichś kaznodziei, no nie mówię, że nie. Słucham internetowych kaznodziei, słucham różnych osób. I też czasami mi się wydaje, żeby nie skupiać się też czasami na jednych kaznodziejach. Okej, można słuchać, ale fajnie, jeśli na przykład posłuchamy, czasem bardzo dużo jest innych osób. Jest jakieś artykuły z teologii ciała, jakieś filmy z teologii ciała. I to są bardzo fajne czasami tematy, które tak naprawdę wiele osób o tym nawet nie wie. A ja sam ostatnio zgłębiłem to, że te tematy są naprawdę wartościowe i rzucają czasami takie fajne światło, no bo poznajemy różne punkty widzenia, tak? Nie słuchamy tylko jednej osoby, która zawsze tak mówi i nawiązuje do pewnych rzeczy tych samych, tylko czasami ktoś po prostu dostrzegł coś innego, bo jest specjalistą w innych dziedzinach, których też warto posłuchać, no bo to są treści bardzo wartościowe również. Żebyśmy je szukali, żebyśmy nie ograniczali się też na jednych osób. Okej, słuchajmy, ale też czasami wprowadzajmy w to jakieś inne wypowiedzi, które żeby nas jeszcze bardziej to rozwijało, żeby nam pokazywało różne sposoby patrzenia, bo jak być może tylko jedna osoba jest, no to cały czas przybieramy też sposób patrzenia jednej osoby. A fajnie właśnie być takim, zintegrować wszystkie te sposoby patrzenia i tak sobie po części tu wybrać coś, tu coś się dowiedzieć nowego, bo każdy ma coś faktycznie, jakąś tam historię do opowiedzenia ciekawą. No i ta relacja właśnie osobista. Ja tutaj to jest właśnie istotne, żeby znajdować ten czas, żeby po prostu usiąść na spokojnie, zamknąć oczy i powiedzieć: Boże, Bóg jest we mnie, Bóg jest ze mną. Tak po prostu przebywać z Nim, myśleć o Nim. Po prostu dać mu swój czas. Włączyć na jakiś czas, na przykład Facebooka, telefon. Żebyśmy nie byli tacy zaganiani, żebyśmy właśnie czasami zatrzymali się w tym naszym biegu. Żebyśmy poprzebywali z Nim, z naszym Stwórcą. Popatrzeli na Niego, spojrzeli na Jego plany. Być może coś nam coś powiedzieć. Słuchać się w Jego głos. Usiąść po prostu. Nie mówić nawet za dużo, tylko cieszyć się Jego obecnością. Cieszyć się to, że On chce nam dać pokój. Cieszyć się, że nas kocha. Że On jest po prostu. Nic nie myślcie za dużo, tylko rozkoszować się tym, że Bóg jest, że nas stworzył, że się nami opiekuje. Spróbować coś takiego zrobić też również. Dobra, wszystkiego dobrego, miłego dnia Wam życzę wszystkim. Z Panem Bogiem. Pa.